Merhaba, hoş geldiniz. Jestem Gaba. Witam Was na kanale Turecki Seticio w kolejnym vlogu, który znowu będzie odpowiedzią na jedno z Waszych pytań. Tym razem opowiem o słówku artyk. Słówko artyk w języku polskim może być przetłumaczone na trzy sposoby generalnie. Jako już, w końcu i wreszcie. O ile już i wreszcie to są takie znaczenia trochę wymienne, i w zależności od kontekstu możemy raz przetłumaczyć zdanie jako wreszcie, innym razem jako już. O tyle w końcu ma troszeczkę inny wydźwięk, więc można powiedzieć, że są tak jakby dwie grupy znaczeniowe, czyli już, wreszcie i w końcu. Przykładowo, bu şirkette çalışmıyorum artık. Już nie pracuję w tej firmie. I teraz słówko artık możemy użyć zarówno na początku, w środku, jak i na końcu zdania. Jego położenie jest dowolne, aczkolwiek z reguły zasada jest taka, że im bliżej jakieś słowo znajduje się czasownika, tym jest mocniejsze, jeżeli chodzi o znaczenie. Więc jeżeli powiem artık bu şirkette çalışmıyorum, to artık w tym zdaniu już ma takie dość neutralne znaczenie. Po prostu już nie pracuję w tej firmie. Ale jeżeli powiem bu şirkette çalışmıyorum artık, to artık ma tutaj takie mocniejsze znaczenie. Ja już w tej firmie nie pracuję z jakiegoś powodu. Albo ben bu şirkette artık çalışmıyorum. Na tej samej zasadzie. To artık jest trochę mocniejsze niż to, które znajduje się na początku zdania. Gidelim artık. Chodźmy w końcu. Artık gidebiliriz. W końcu możemy iść. Wreszcie możemy iść. Gidebiliriz artık. Wreszcie możemy iść. Już możemy iść. Tak jak mówię, jeszcze i to wreszcie i już jest takie dość podobne znaczeniowo, więc możemy powiedzieć tak bądź tak. Başlayalım artık. Zacznijmy wreszcie. Zacznijmy. Tutaj też w końcu może być. Zacznijmy w końcu. Zacznijmy wreszcie. Zacznijmy już. Tutaj akurat wszystkie trzy znaczenia, tutaj kontekst jakby całości wypowiedzi bardziej nam zasugeruje, jak to zdanie na polski przetłumaczyć, ale wszystkie trzy znaczenia tutaj tego słówka artyk pasują. Często to słówko artyk pojawia się na końcu zdania. Jakoś tak wychodzi, że tak jakoś lepiej brzmi. Nie wiem, łatwiej się mówi też może dlatego. No i to podkreślamy to artyk w naszym zdaniu, jeżeli powiemy je bardziej na końcu zdania. I tutaj przykład filmowy. Seni sanıyorum artık. Yani kim gider, kim kalır artık benim sorunum değil. Seni sevmiyorum artık. To był króciutki odcinek, króciutki vlog. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam Was na inne moje filmiki, na lekcje, na vlogi i inne odcinki. Pozdrawiam Was serdecznie, nie zapomnijcie zasubskrybować i włączyć powiadomień i koniecznie napiszcie w komentarzach, co myślicie. Jeżeli macie jakieś uwagi bądź pytania, zapraszam serdecznie do pisania pod filmikiem i do zobaczenia w innych filmach. Görüşürüz!